Tak, ale chyba mamy inny problem. Utknąłem tu. Muszę się stąd wydostać. Mogę ci jakoś pomóc? Nie sądzę. Zostań tam, gdzie jesteś. Doktor Weronika Ryan, kierowniczka, sekcja laboratorium polowego? Pracownik średniego szczebla z GRE, taki szuj! To chyba biuro Weroniki. Nie byłaś ze mną szczera, kobieto. Co to za chłopiec? Może jej syn? Aiden. Zabawne, pracowała tu jeszcze jedna Weronika Ryan. Kierowniczka z sekcji laboratorium polowego. Zamierzałam ci powiedzieć. Dlaczego mi pomagasz? Pracujesz z Wolcem? Z Wolcem nie, nigdy. Wtedy też z nim nie pracowałam. Miał własny zespół badawczy. Ale wiedziałaś o eksperymentach, że wykorzystywali dzieci, mnie i moją siostrę. Dlatego tu jestem, Aiden. Ja nie mogę zapomnieć o tym, co robiliśmy. Zawiedliśmy was. Te wszystkie cierpiące dzieci i ani jednego lekarstwa. Lekarstwa? Mieliśmy kurwa po 5 lat! Małe dzieci wykazywały naturalną odporność na wirusa. Widzieliśmy korelację między wiekiem, rozwojem mózgu, a przebiegiem infekcji. Dlatego eksperymentowali na was. GRE, cały świat was potrzebował. Byliście naszą jedyną nadzieją. Przykro mi. I było warto? Zbliżyliście się do wynalezienia leku? Byliśmy blisko, ale wirus w końcu dotarł do kompleksu. A ty brałaś udział w tych eksperymentach? Nie. Testy na dzieciach wykonywano w laboratorium. Tutaj gromadziliśmy dane i opracowywaliśmy badania. Byłam tu, kiedy to się stało. Ludzie zaczęli się przemieniać. Sytuacja szybko wymknęła się spod kontroli. Jeden po drugim. Zostaliśmy zamknięci, ukrywaliśmy się. Przekradaliśmy tymi mrocznymi korytarzami i wentylacją. Mój syn był tu ze mną. Paul też miał wtedy 5 lat. Co się z nim stało? Znalazłam szyb prowadzący do głównego wejścia. Kazałam Paulowi na mnie zaczekać. Pocałowałam go. Kazałam czekać, aż upewnię się, że jest bezpiecznie. Uczepił się mnie, nie chciał puścić. Kiedy wróciłam,
Już go nie było. Zniknęłam tylko na 15 minut. Cały tydzień go szukałam. A przez resztę życia opłakiwałam. Powinnam wiedzieć. Był tylko dzieckiem. Bał się, był sam. Przykro mi. Próbowałaś go stąd wydostać. Skąd mogłaś wiedzieć? No tak. Każdy ma jakieś opowieści z przeszłości. Skupmy się na tym, co dalej. Dobrze. Chodźmy. To co? Wchodzimy? Obyś znalazł to, czego szukasz. Są tam wszystkie dane GRE, Aiden. Co jest? Cholera, nie wiem! Spróbuj znowu. Nic z tego! Jebać, to idę! Nie, czekaj! Mam dość czekania! Czas na odpowiedzi! Weronika, co się dzieje? Odezwij się, Weronika, jesteś cała? Chyba włączyliśmy alarm. Inicjowanie procedury dekontaminacji. Procedura dekontaminacji nie brzmi dobrze. Racja. Chemiczna dekontaminacja zabija. Jak ją powstrzymać? Nie wiem. Weronika? Weronika! Zachowaj spokój. Weronika? Nie dam rady. Zrób coś! Myślę. Myśl szybciej! Blokery! Mam jeden. Musisz znaleźć jakiś dla siebie. Wiesz, gdzie mam szukać? Sterownia. Może tam je trzymali. Idź, znajdź sterownię. Procedura dekontaminacji przygotowana. Idź na górę. Szybko. Sterownia, na górze. Chyba wiem! Znalazłem! Świetnie! A teraz najlepsze! Aiden? Aiden, wszystko gra? Tak. Tak, użyłem blokera. Zuch, chłopak. Jesteśmy bezpieczni. Dobrze wiedzieć. To co, gotowy? Żartujesz? Dawaj. Trzymaj kciuki. Chwila prawdy. Szlak zepsuty. Jaja sobie robisz? Owszem, to stary system. Czekaj, daj mi klucz. Jest lista pacjentów i personelu. To kogo sprawdzimy pierwszego? Wpisz Mia. To twoja siostra? Tak. Nic. Niemożliwe. Była wtedy ze mną. Dobra, szukam. Przykro mi, Aiden. Nie ma pacjentki o imieniu Mia. Kurwa! Niemożliwe! To sprawdź mnie, Aiden. Aiden...
jest jeden wpis wśród najmłodszych dzieci. Rok 20. Aiden Caldwell, tak się nazywasz? No, na to wychodzi. Co piszą? Dane zastrzeżone. Jeden wpis... Ostrzeżenie. Pacjent wykazuje ponadprzeciętną tolerancję na środek. Wykonano większość testów. Wzorowe wyniki. Aiden? Wszystko gra? Tak, chyba tak. Coś jeszcze? Nie. Tyle. Walca. Sprawdzam. Jeden wpis. Testy kliniczne. Środek 1354. Testy zarzucone. Wszyscy pacjenci wypisani z ośrodka. Sprawdź wszystkie nazwiska. Pacjent wypisany. Wszyscy? Tak. Cholera. Nic o tym, gdzie ich wysłano? Albo o tym środku, 1354. Przykro mi, Aiden. Jest coś jeszcze. Środek testowano także na zarażonych w innych obiektach GRE w mieście. Bez efektu. Projekt prowadzono i nadzorowano w X-13. Ostatecznie go zamknięto, tak jak samo X-13. Coś więcej o tym X-13? Tutaj? Wątpię. Ale słyszałam o tym. W X-13 był sztab operacji GRE. A ten środek, wiesz co to jest? Prowadzono tyle testów i badań klinicznych. Poszukam wyników badań w bazie danych. Coś nie gra. Jak to? Jest wzmianka o aktywacji. Kolejnej procedury? Patrzę... Sporo danych. Rozpoczęta i wstrzymana... 11 lat temu. Wznowiona kilka dni temu. W X-10. Jest mapa. Zaznaczono kilka lokalizacji, w tym obserwatorium. Co to znaczy do diabła? Nie mam pojęcia, ale... Uwaga, intruz. Uwaga, intruz. Zarażeni? Muszą się gdzieś tu ukrywać! Ach, renegaci! Musieli nas śledzić. Nie ma czasu. Szybko, bierz klucz, znajdź bezpieczne miejsce i się ukryj. Ja się nimi zajmę. Aiden, nie wiemy, ilu ich jest. Poradzę sobie. Wszystko gra? Tak, ale mam złe wieści. Te lokalizacje z systemu GRE to chyba są cele. Cele nalotów rakietowych. Nalotów rakietowych? O czym ty mówisz? Protokół bezpieczeństwa. Mamy mało czasu. Słuchaj, tutaj masz River End i Garrison. To w Central Loop. Tam mieszkają ludzie, musisz ostrzec Franka. Dobrze, zrobię to. Frank? Frank, wasza okolica jest zaznaczona na jakiejś mapie taktycznej. Każ ludziom uciekać. Co? Nie ma czasu na tłumaczenie. Każ wszystkim uciekać, Frank. Jak mam ich ostrzec? Nie mogę wysłać komunikatu alarmowego. Postaram się ostrzec, kogo się da. A kurwa! Kurwa, otwieraj to! Zaczekaj tu. Spróbuję zaskoczyć ich z góry i ich załatwić. Nie wychylaj się. Thank you.
Czyżby? Chcesz autograf? Rozerwaj się na pół! Wytrzymaj! Weronika? Chyba mamy spokój, ale musimy ruszać! Weronika? Jesteś tam? Weronika? Odezwij się! Musiałam stamtąd wyjść, Aiden. Wybacz. Czułam się tam uwięziona. Dobra. Gdzie jesteś? Poszłam w stronę wind, ale... Weronika? Co się dzieje? Ktoś tu jest, Aiden. O nie... Weronika! Była tu. To jej radio. Zgadł się. Słyszeliście, Stefa? Idziemy! Dopadź ją szybko! Cholera! Trzymaj się. Powiedz coś! Wytrzymaj, Weronika. Już idę. Gdzie jest ten klub? Gdzie jest ten klub? Biegnij! Weronika, uciekaj!
Weronika, uciekaj! Daj mi ten klucz! Dawaj mi go! Biegnij, zatrzymam go! Po co ci ten klucz, Fiucie? Co zrobiłeś z Miją? Biedny chłopaczek. Stworzyłem cię! Daj mi ten jebany klucz! Coś ty zrobił z moją siostrą! Jej już nie ma. Nie! Zabiję! Daję i odbieram! Powinieneś był zdechnąć lata temu! Aiden? Trzymaj się! Będzie dobrze! Tylko wytrzymaj! Aiden? Spokojnie, Aiden! Spokojnie! Aiden! Nie! Weronika! O mój Boże! Nie! Walt! Coś ty mi zrobił! Pokazałem ci prawdę. Co? Już za późno. Aiden! Aiden, gdzie jesteś? Aiden! 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 Hej! Mam tu sygnał! Szybko! Pod gruzami! Tu jest! Aiden! Zostań ze mną! Walt ma klucz, Lauhan. Kurwa, ciężki jesteś. Już prawie. Trzymaj się. Wytrzymaj. Wróciłeś. Dzięki Bogu. Naprawdę musisz przestać to robić. Martwiłam się, a to się często nie zdarza. Nie zbliżaj się, Lauhan. Wow. Nie liczyłam na kwiaty, ale... wyciągnęłam cię spod gruzu i przyniosłam tu na plecach, więc... chyba należy mi się chociaż marne dziękuję. Nic nie rozumiesz, Lauhan. Ja... No co? Ja... zabiłem Weronikę. Co? Zabiłem ją. I to nie wszystko. Przemieniam się. Widziałam ciało Weroniki. Przecież rozszarpał je przemieniec. Nie mógłbyś. To byłem ja. Eksperyment Waltza wtedy w szpitalu. W bazie Gierę nie było nic na temat Mii, ale było sporo o tym, co podawał nam Waltz. Na mnie miało największy wpływ. Waltz powiedział, że Mija nie żyje. Muszę się stąd wydostać. Stanowię zagrożenie. Dla wszystkich.
A jeśli cię okłamał i Mia żyje? A nawet jeśli nie, nie zabiłeś Weroniki Aiden. Nie byłeś sobą. Powtarzam, nie byłeś sobą. Jeśli przemianę wywołał Waltz, zmusimy go, żeby to naprawił. Jasne? Pomogę ci. Jak? Waltz stworzył inhibitory. Na pewno wie, jak odwrócić ich działanie. Co to? Chodźmy! Pewnie kolejny budynek runął. O Boże. Rzeźnik chce dokończyć swoje dzieło sprzed 11 lat. To Walt. Użył klucza i wtedy się wszystko zaczęło. O czym ty mówisz? Dylan nie chciał, żeby Walt dostał klucz GRE. Wiedział, co to znaczy dla miasta. Walt zabrał klucze Weronice i uciekł. Widocznie do czegoś go potrzebuje. Teraz już widzisz? Musisz go dorwać. Jego i Williamsa. Za wszelką cenę. Lawan nie kontroluje tych przemian. W każdej chwili mogę... Kiedy coś zacznie się dziać, po prostu idź do lampy UV. Sama ich nie powstrzymam, Aiden. Okej. Załatwmy ich. Teraz mówisz jak Aiden, którego znam. Juan cię szuka. Miałam ci przekazać, że jest na starym posterunku Roła. Nie ma go na statku? Najwyraźniej. Głos mu się trząsł. Ponoć ma informacje na temat Williamsa. Może dowiesz się czegoś nowego. Ja muszę iść do Rybiego Oka, zajrzeć do rannych. I do Franka. Poszedł ostrzec ludzi, zanim doszło do ataku. Podobno jest ciężko ranny. Aiden, nie mów nikomu o Weronice. Pamiętaj. Wiem, że to nie ty to zrobiłeś, ale Jack, stróżowie prawa będą mieli to gdzieś. Nie mogą nam przeszkodzić. Nic z tego.